Mój ojciec pracował i był inspektorem powiatowym Domu Kultury w Nagle nad Notecią. Jest to miasteczko leżące niedaleko. Kujawy. Tak. I był jakiś wielki, uroczysty koncert, gdzie małe miasto, tam miało taki amfiteatr zbudowany z cegły, bardzo ładny przy szkole. No i w tym miasteczku, to ja sobie miałam chyba 14 lat i mnie poproszono, żebym na tej uroczystości zaśpiewała piosenkę, ale ja nie zdawałam sobie zupełnie z tego sprawy, czy to jest dobrze, czy źle. Ja wchodziłam, śpiewałam i miałam tremę. To teraz mam tremę. I zależy, jaką tremę, i wielką, i małą, ale wtedy nie miałam żadnej tremy. Pani wejdzie, ty wejdziesz i zaśpiewasz tutaj piosenki. Pamiętam, że śpiewałam Malagenię. I długo się uczyłam jodlować. Wkładłam głowę w łazience na ścianę i tak długo robiłam, żebym się nauczyła. I co mi to całkiem nieźle wyszło. I na tym koncercie zaśpiewałam. I miałam oczywiście bisy od całego miasteczka, tylko zdarzyło się, że na scenę wszedł starszy pan elegancki. Powiedział: dziecko, pozwól tylko tutaj do fortepianu. A ja patrzę na mojego ojca, a dziecki ma głową, że mam iść. I okazało się, że to był dyrektor szkoły, pan Wacław Splewiński, szkoły muzycznej w Bydgoszczy. I powiedział tak: przyjąłbym ciebie do liceum muzycznego, ale muszę pewne rzeczy sprawdzić. A ja mówię: tutaj? I zaczął mi zadawać różne ćwiczenia, bardzo trudne ćwiczenia. A ja z tego jakoś tam wyszłam bardzo dobrze. Badał słuch muzyczny, poczucie rytmu i powiedział: poczucie rytmu nadzwyczajne, a nam brak perkusistek. I po prostu tam były egzaminy wstępne, konkursowe. Tam było się trudno, ja w ogóle o tym nie marzyłam, że ja mogłam. Tam były dzieci, które już miały przygotowanie i z wielką katorgą to ukończyłam, bo jak trzeba wiedzieć, że perkusja ma bardzo wiele instrumentów. No i później się już potoczyło. Potoczyło się, rozpoczęła się współpraca z estradą wojskową. To była dobra szkoła nie, życia estradowego. To jeszcze nie było później. Wtedy, to było wtedy, że zdałam już, to już było po szkole, zdałam egzamin do Wrocławia, do Wyższej Szkoły Muzycznej. I jak byłam na drugim roku, to pojechałam do Krakowa na festiwal studencki i też śpiewałam bardzo piękne rzeczy, które sobie wybrałam. Między innymi Grochowiaka, jeszcze do dzisiaj to pamiętam. No i tam poznałam pana, który był z telewizji warszawskiej i zaprosił mnie na giełdę piosenki. I tę giełdę piosenki wygrałam i wtedy każdy miesiąc ten sam artysta śpiewał tego samego dnia kilka razy. A byłam w towarzystwie Stana Borysa, Miry Kubesińskiej, cała plejada gwiazd. I wtedy się już wszystko zaczęło. Ale nie miałam tak zwanych weryfikacji, trzeba było je złożyć. I potem nagle ojciec powiedział: powinnaś się złożyć i powinnaś zawiesić studia. No i poprosiłam o dziekański urlop i poszłam tam, żeby zdać egzamin, bo trzeba było złożyć. Bez tego nie można było na scenie śpiewać, tak wejść i śpiewać. I przygotowałam się pod bardzo dobrym bokiem pani Niusi Komorowskiej, jeśli chodzi o sprawy baletowe. Musiałam się wielu rzeczy nauczyć. Zenon Wiktorczyk był tam reżyserem. No i to jest mój bardzo piękny okres, kiedy zdobywałam zawód, ucząc się wszystkiego. Jak się tańczy taniec hiszpański, jak się tańczy taniec rosyjski. Wszystko musiałam umieć. I dopiero pojechałam na egzamin. No i potem się już wolno. Później festiwale się rozpoczęły. Zielona Góra, Kołobrzeg, Opole, Rostock także i nagrody.
Nagród było bardzo dużo i powiem, że to jest bardzo dobre dla artystów, kiedy może się sprawdzić, kiedy może być artystą na wielu różnorakich festiwalach. My, mimo że mieliśmy ten reżim wtedy, to jeździliśmy po całym świecie. Braliśmy udział w różnych festiwalach, dostawaliśmy nagrody, a tego teraz nie ma. To jest bardzo złe. Pamiętam, kiedyś wybraliście się z Waldemarem Koconiem na takie koncerty do Berlina. Chyba Waldek Kocoń pojechał swoim maluchem i gdzieś tam pomyliliście drogę, tak? No, to bardzo, bardzo śmieszne było. To była w ogóle... Ja jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co mówił Andrzej o Ani German, że ona była nadzwyczajną rzeczywiście dziewczyną, ale muszę Państwu powiedzieć, bo to jest anegdota, którą pamiętam i nawet moje koleżanki ją sobie zapożyczają jako swoją. Byłam z Rachoniem na koncertach takich noworocznych i z Anią German, i z Barbarą German. Tam jakiś śpiewak był i był to taki wytworny, elegancki koncert w Lublinie i mieszkaliśmy w pięknym hotelu, pamiętam, że Patria, i że nie było tam toalety w ogóle, tylko toalety były na korytarzu, mimo że to był pod Robisowskich, ale my mieliśmy środkowe pokoje, które miały wszystko. No i pamiętam taki wieczór, że się zasiedziałam nad książką i gdzieś o godzinie pierwszej w nocy ktoś puka do drzwi, a ja sobie myślę, kto to może być o tej godzinie, i podchodzę cichutko i mówię: halo? I słyszę Ani głos: Jolu, możesz otworzyć drzwi? No więc ją wpuszczam i mówię: co się stało? Czy możesz mi dać taką kredkę do brwi? A ja patrzę na zegarek i mówię: kredkę do brwi, czy wychodzisz na ulicę i będziesz coś robiła gdzieś w telewizji, czy co? Ona mówi: nie, ale muszę coś zmienić, bo nie mogę spać. A mówi: ale co z tą kredką zrobisz? Ona mówi: wiesz, ja mam pokój numer 100. A ta jedynka odpadła i cały czas ktoś do mnie pukał. To jest naprawdę moja własna anegdota, to się zdarzyło. Ja się tak śmiałam, że w ogóle Rachoń wyleciał ze swojego pokoju i krzyczał, co się dzieje. No więc takie to były przygody, ale z Waldkiem Koconiem miałam też przygody. Dotyczyło tego, że Waldek kupił sobie samochód i postanowił ze mną pojechać na koncert do Berlina. A z Berlina odesłani byliśmy do polskiej grupy, która pracowała gdzieś na południowym zachodzie. Ale to była jeszcze był NRD i RFN. No i pan, który nam tłumaczył, to tak mówi: musicie tak jechać cały czas prosto i gdzieś po półtorej godzinie będziecie mieli skręt na Eisenach. I żebyście zdążyli, bo o 16 macie koncert. A my mówimy o wszystkim, jak to ja zresztą zagadałam na śmierć Waldka. A on mówi: słuchaj, pilnuj tej drogi, bo już jesteśmy w podróży. I nagle ja patrzę, a tam napisy: kontrolę paszportem. A my nie ma o tym, mówimy: i co teraz będzie? Mówię: może tu jest jakaś jednostka rosyjska i po prostu musimy naszykować sobie. Ale wszyscy nas zatrzymują, a my tylko znaliśmy język rosyjski z obcych języków wtedy i mówimy, że mamy koncert, pokazujemy, że Eisenach, a on mówi, że przyjechaliśmy godzinę temu i musimy się cofnąć, bo to jest tutaj w tym miejscu. A my oboje patrzymy na siebie i mówimy: tak, ja patrzyłam na Eisenach, a to się pisze Eisenach.
Nie rozmawialiśmy o nagrodach. Pochwalmy się, to znaczy ja muszę powiedzieć o najnowszej nagrodzie, którą otrzymała pani Jolanta Kubicka 6 października. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego jako osoba zasłużona za ochranianie wartości najwyższej, jaką jest życie ludzkie, za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek, za wiarę w ludzką życzliwość, za dbanie o godność człowieka, także o honor i prestiż stanu lekarskiego. Tę nagrodę przyznał Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i uhonorował odznaczeniem zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie. Brawo! Gratulujemy. Pani Jolu, tę wrażliwość słychać w piosenkach. Ja jestem tą nagrodą bardzo wzruszona, jestem tą nagrodą, bo owszem, cieszyłam się w ubiegłym roku, że otrzymałam także Glorię Artist i musiałam czekać tyle lat, bo tak trzeba się doczekać, dożyć, żeby ją dostać, a tymczasem nie przyszło mi do głowy, że lekarze mogą docenić moją pracę społeczną, wieloletnią, wymienili mi, a ta uroczystość odbywała się w bardzo pięknym, poważnym miejscu. I togi, i peleryny, i złote łańcuchy, bo profesorom, 10 profesorom zasłużonym na poważnym Gloria Medicina jest też tak, coś takiego. I pośród tych ludzi takie piękne słowa, chyba najpiękniejsze słowa o człowieku zostały tutaj zebrane, więc dla mnie to było wzruszające, bo moja praca została inaczej doceniona i bardzo im za to dziękowałam w tej pięknej sali, w takim anturażu tego pałacu. To była aż zbyt nieskromna. Jestem, żebym mogła, znaczy zbyt skromna jestem, żebym mogła w takim pięknym miejscu przyjąć taką nagrodę, ale tak się zdarzyło i byłam bardzo wzruszona naprawdę. Powróćmy do piosenek, powróćmy do specjalnej piosenki, którą teraz pani zaśpiewa. To jest moja piosenka, kompozycja Charlie Chaplina z filmu Światło Rampy i z innym tekstem niż pani do tej pory śpiewała. To jest pierwszy raz w życiu coś takiego robię, proszę Państwa, bo tę piosenkę śpiewałam dawno i ten tekst mi w głowie brzmi, a tymczasem znalazłam przepiękny tekst. Naprawdę nie wiem, jak można było taki piękny tekst napisać. Zastanawiałam się, czyj to tekst. Po prostu wzięłam tekst, który śpiewa Halina Kunicka. A jeszcze go nie pamiętam, dlatego że mi cały czas wraca tam ten refren. I pozwolicie Państwo, że będę miała taką ściągawę, jak będę to śpiewała, bo inaczej Andrzej będzie na mnie krzyczał. Zapraszam maestro do fortepianu. Jak to wyjdzie? Jolanta Kubicka. Żeby było dobrze, to jest z filmu Hrabina z Hongkongu. Dlaczego cały świat i cała zieleń łąk i cały liść i wiatr śpiewa mi? Śpiewa mi, dlaczego cały świat i cały słońca blask i całe niebo gwiazd śpiewa mi i świt, co oczy budzi i noc, co światło zna. I tłum za oknem ludzi, każdy melodię
układa się piosenka nam do słów. I ptak, i szybki wiatr, i nawet dzwon ją gra. Co dzień przez tyle dni da. Piosenka ze mną szła przez świat. I wiem, dziś każdy list i każda myśl i nawet cel ją zna. Jak się już ochrzczę tę piosenkę tutaj, to już potem mi się nie będzie myliło. To taka dygresja po prostu. A jeszcze mam inne moje piosenki, nie tylko moje. Żebyście Państwo ich teraz posłuchali. Pięty czas w albumie śpi. Wyblakłe zdjęcia tamtych dni. W pamięci starych wspomnień mam płyty, więc przypomnę i opowiem o tym, co minęło. Patefon ma od wielu lat. Co stare piosenki przypomina. Instrument płyt, melodię gra. A życie dalej gra. Jak dobrze nam zupełnie. Jak pancerz dziecięcy gra. Wieczorny blok i ciepły kąt. Znów minie kilka ładnych lat. Kalendarz to tak kilka dat. Przyjedziesz kiedyś do mnie. Wrócimy do tych wspomnień, które niosą dziwne ukojenia. Da, 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 da. Da, 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 da. A życie dalej gna. La 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 la. La 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 la. La la la. Paradaj. La 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 la. Wieczorny mrok i ciepły kąt. Tak by się nie chciało odchodzić stąd gdzieś świat. La 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 la
jak bajce z dziecięcych lat. Wieczorny mrok i ciepły kąt, tak byś się nie chciała odchodzić stąd, gdzieś świat. Andrzej jest mistrzem, naprawdę. Dodaje, zmienia nastroje, a z tego w to nagle wychodzi przebój. To jest, proszę Państwa, przebój angielski, a wszyscy myślą, że to jest stary rosyjski, a to jest angielski przebój. To były piękne dni. Odjechałeś trójką rychło nogą, tylko się spod kopyt zbiły skry. Teraz mnie tak grzebieć za tobą, kiedy uczyłeś mnie wymawiać miejsce, wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. A raj, 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 bezupornie od ręki mijam tamten czas przedziwnych lat. Tylko jeszcze twoja ręka w drodze, która mnie kochała tyle razy. To były piękne dni, po prostu piękne. Kalendarz dzisiaj takich dat, kiedy uczyłeś mnie wymawiać imię, kiedy rzuciłeś dla mnie cały świat. Kiedy uczyłeś mnie wymawiać imię, wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. Coraz więcej smutku dni przynoszą, zapomnienia nie ma i we śnie. Tylko jeszcze tyle drogich rzeczy. Do zatraty grań prowadzisz mnie. Proszę Państwa, jeszcze jedno z piękniejszych tang, tango d'amore. Słynny repertuar modują.
Wczoraj widziałam, jak tańczyłeś tylko z nią. Widziałam, jak kudakiem jej tuliłeś dłoń. Ty też tak samo czule z nią tańczysz tango. I tak samo czule muskasz jej dłoń. Powiedz, że to był żart. Albo banalnie mów wszystko to, co chcesz. Uwierzę ci i tak, uwierzę jeszcze raz. Lecz gdy zagrają tango i będziesz przy mnie blisko, uwierzę znów we wszystko, uwierzę jeszcze raz. Że cię zabierze ktoś, może tak być, że znajdziesz się daleko stąd. Jeśli zatęsknisz, zechcesz wrócić, ja uwierzę i zrozumiem twój błąd. Powiedz, że to był żart albo banalny flirt. Mów wszystko to, co chcesz, uwierzę ci i tak, przebaczę jeszcze raz. Lecz gdy zagrają tak, będziesz przy mnie blisko, uwierzę znów we wszystko, uwierzę jeszcze raz.
Już dzień przeminął, dał może mniej niż pragnął dać. Czerwone wino będziemy sączyć aż po brzask. To już wszystko tym pięknym greckim utworem. Pamiętając Angelę Wille, która to śpiewała, chciałabym Państwu bardzo podziękować za spędzoną chwilę z Państwem, za Waszą muzykalność, za nutkę tych piosenek. Dziękuję bardzo. Jolanta Kubicka i maestro Andrzej Kłączyński. Dziękujemy bardzo. Będzie bis, proszę Państwa. Ale... Jak ja już Państwu tyle zaśpiewałam, to już mnie tu jeszcze zaproszą. Ale ja mam 156 piosenek, a więc mam co wybierać. Na 49. Dobrze. Jeszcze się coś znajdzie, tak. Nim ustalicie, ja tylko powiem Państwu, komu się podobało. Podobało się, tak? To ja już teraz zapraszam na kolejny koncert listopadowy, a tam podczas tego koncertu udamy się do krainy parodii. Będzie pani Krystyna Jędrzej. Nie słychać. Andrzej powiedział, że na tym się nie może skończyć, bo powinnam coś dla Państwa zaśpiewać. Parle młodemu śpiewała królowa piosenek o miłości, a ja zaśpiewam po polsku. To ja mam problem. Dobrze. Nie mów tylu słów, lecz jedno powtarzaj mi stale. Miłość wróci znów, nie pora na smutki i żale. I choć świat się zmienia, nie zmieni nas nic. Powróćmy jak za dawnych lat, kiedy w sadzie kwitł jabłonie kwiat, gładka liść sypał i serca dzikie nam ucisza. A teraz dlaczego, kto wie, rozbiegły się nam drogi dwie, by znów się połączyć po latach. Połączyć na dobre i złe. Nie mów tylu słów, lecz jedno powtarzaj mi stale. Miłość wróci znów, nie pora na smutki i żale. Nie pora na smutki i żale.
Będzie można posłuchać retransmisji tego koncertu. Ja rozumiem, że słuchacie Radia Wogoria? Tak! Moc hitów na 94 FM. A już od poniedziałku możecie odbierać Państwo bezpłatne wejściówki na kolejne spotkanie z gwiazdami z cyklu, gdzie są gwiazdy z tamtych lat. Już w poniedziałek od godziny 12 także na zaproszenia wejściówki na kino dla seniora. Thank you.